Take off. Wszystkim tutaj Bartek, a Piotek. Jesteśmy w Nałęczowie i kierujemy się do willi dawnego właściciela Nałęczowa. No i zobaczymy, jak tam jest. Na razie. Michał Górski urodził się w roku 1846 na Podlasiu. Studiował w Szkole Głównej w Warszawie, a po jej zamknięciu kontynuował naukę w Instytucie Budowy Dróg i Mostów w Petersburgu. W czasie podróży do Polski spotkał trzech lekarzy, którzy wydzierżawili dawną rezydencję w Nałęczowie na potrzeby uzdrowisk. Górski po obejrzeniu tamtejszego folwarku, urzeczony jego położeniem, nabył go wraz z okolicznymi polami, przez co stał się ostatnim właścicielem Nałęczowa. Tutaj widać, że nie ma zwykłej podłogi. Pod samą podłogą widać takie półkola. I można stwierdzić, że to są piwnice. Spróbujemy tam zaraz pójść. Inżynier na murach gorzelni postawił willę. Rozbudowa trwała od roku 1880 do 1884. Piwnice oraz parter były wykonane z kamienia, a piętra i taras były drewniane. Dom był naprawdę ogromny. Mieszkała w nim 8-osobowa rodzina wraz z służbą. Są okna. Z Piotrkiem stwierdziliśmy, że na dół można zejść, ale na górę nie wchodzimy, ponieważ na górze jest naprawdę bardzo porozwalana podłoga. Później znaleźliśmy jeszcze jedne, tym razem bezpieczne schody, po których można było wejść na piętro. Piwnice również były duże i można sobie tylko wyobrazić, jak duża kolekcja trunków mogła się w nich mieścić. Po II wojnie światowej willa została przekazana służbie, a następnie spadkobiercom byłych właścicieli. Dzisiaj najwyższe piętro jest niedostępne ze względu na rozpadające się schody oraz dach. Cała konstrukcja jest w złym stanie. Ściany piwnicy przez wilgoć są całe popękane, a drewniana dobudowa coraz bardziej próchnieje.
Jeśli spodobał Ci się filmik, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dumni z siebie, wracamy. Na razie.